Witam serdecznie. Ostatnio z Wojciechem Sergielem rozmawialiśmy temat kształtów, a dzisiaj o kształtach powiemy jeszcze więcej. Witam serdecznie. To zacznijmy od historii. Co tam słychać było u Sumerów, Egipcjan i tych innych wcześniejszych? Coś to było nie tak, że nikt przecież meselkiem takiego prostokącika nie zrobiłby tej samej płyty. Prawda? Bo to był ten sam motyw. Więc to było dla mnie zaskoczeniem. Stąd wnioskuję, że tam robiono w jakiś dziwny sposób nam nieznany. Że ta technologia była do chwili obecnej nieznana. Byłem zaskoczony, kiedy to po raz pierwszy zobaczyłem. Takich zestawów jest pełno, prawda? A więc na przykład to cel życia, to rozmowa z Bogiem, a to na dole ten półokrąg, który jest, to jest symbol pobierania energii z ziemi, prany ziemi, prawda? Na początku wydawało się, że to jest tylko znaczek. Ale po pewnym czasie, kiedy człowiek zaczynał to nosić, to dokonywał wewnątrz jakichś takich dziwnych skojarzeń, prawda? Inaczej się zaczął czuć, inaczej odzywał, inne były gesty. Nic więcej się w człowieku nie zmieniło, tylko coś tam nosi na sobie, prawda? Symbol taki falusa. Na dole w ręku trzyma taką charakterystyczną jakby rzec, jakby takie dwie spirale. O, też zrobiliśmy, żeby to sprawdzić. Co to takiego jest? No, zwinięty kawał drutu ze szpikulcem, prawda, i tak dalej. Sprawdziliśmy, nasze panie też to trzymało od czasu do czasu i bardzo szybko oddawały. Nie chciały już zbyt długo nosić. No dlaczego to? Trzeba się samemu przekonać, zrobić coś takiego i ponosić. Będzie wiadomo co, jak to skutkuje. I tu jest podobna historia dla wszystkich ludzi, którzy w ten sposób mają. Więc dobrze by było, aby jakiekolwiek rzeczy noszone nie były na metalach, które blokują dopływ. Prawda? Czyli dopływ. Tak samo jak Gestapo czy SS-mani też mieli te takie... No tak, to zresztą, to żeby móc kierować firmą, żeby być mniej czuły na ludzkie uczucia, to się zakłada grube łańcuchy, prawda? Mhm. Biznes. Mafiozo też. Mafiozo, ale nie tylko mafiozo, tylko szefowi korporacji tak samo, wszelkiego rodzaju, założyć łańcuch. Nie czuć serca drugiego człowieka, odciąć się od tego. Biznes jest dla mnie najważniejszy, prawda? Więc tu przy tych biżuteriach należałoby zwrócić uwagę, w jaki sposób to działa.